Żyję już bardzo długo. Wiele nauczyłem się podczas mojego życia. Wierzę, że jeszcze wiele się nauczę. Historia to coś, co było. Nasze wspomnienia, wydarzenia, uczucia. Ale jakbym miał opisać historię jednym przedmiotem, byłoby to koło. Dlaczego? Bo po raz kolejny życie pokazało mi, że historia kołem się toczy. A my, czy nam się to podoba, czy nie, wracamy tam, gdzie już kiedyś byliśmy. Zanim jednak do tego doszło, kolejny raz musieliśmy stawić czoła komuś, kto był przeciwko nam. Wróżka zwariatkowa, początkowo pomocna. Jednak po czasie okazało się, że chciała tylko korzyści i chciała pozbyć się Milki. Jej podłe plany, którymi zwodziła nas jak lis. Sprawianie pozorów wychodziło jej perfekcyjnie. Niby podejmowaliśmy własne decyzje, ale tak naprawdę wydaje mi się, że od początku tańczyliśmy tak, jak nam zagrała. Jak się później okazało, chciała oddzielić mnie od Milki i była w stanie zrobić to za wszelką cenę. Tu musimy się wkopać. Ja pierniczę, stary, ja się boję, ja już nie chcę być tutaj. Muruj za nami. Nie mam nawet trzeba, ale tak muruję, no. A tutaj są gdzieś portale jakiekolwiek, nie muszę... Tu jest jakiś, coś mnie tu blokuje. O nie. Ej, nie mogę przejść tu dalej. Czemu ci bijesz? Ej, co jest? No, ej, co ci się dzieje? Nie mogę tu przechodzić. O nie, lawa. Nie mogę wyjść. Nie. Szybko, szybko! Nie rozumiem, co się dzieje! Muszę zrobić większe przejście. Ona ma takie zaklęcia rzucone, ona ma jakąś moc, kurde, zwiększoną. Dobra, dawaj, uciekamy. Dobra. O kurde! O! Ja to widziałem! Ale się straszyłem! Ona jest, ona ta TNT wstawia! Co? Ja pierniczę, dobra, szybko, idź po prostu! Nie, dobra, kopię! Ale nie wiem, do czego my się dokopiemy! Czekaj, o nie, ona tam jest! Chodź tu! Ale ja tonę, nie mam rady! Ale normalnie, przeskakuj! Dobra, idę! Weź szybko zabuduj to, dobra! Stop, nie! Mówi, że nie, co, o co tu chodzi? Dlaczego tu jest miniaturka spalionowa? Co jest grane? Ona tu chce iść, ona tu idzie do nas. Dobra, co robimy? Nie wiem. Rozwalamy to? Nie wiem, co do nas gdzieś przeniesie? Nie wiem, no nie mamy opcji! Nie? Nie dotykajcie tego, błagam, robimy to? Tak? Tak, dawaj, nie, ona 3! Się, zaraz, 3, 2, 1, 0! Dobra, dawaj! Udało nam się uciec. Za pomocą kryształu kresu trafiliśmy w nieznane nam miejsce. Było zimno, a my bez niczego w środku lasu musieliśmy dać sobie radę. Ruszyliśmy przed siebie, zmęczeni, głodni i przerażeni tym, co przeszliśmy i tym, co jeszcze nas czeka. Nie wiem czemu, ale ciągle mieliśmy wrażenie, że coś nas śledzi. Każdy nasz krok odbijał się głośnym echem. Rozbiliśmy obóz, mając jedynie kilka patyków i surowe mięso. Spędziliśmy tak kilka dni. Udało nam się uciec od wróżki, ale problemy nigdy nie odstąpiły od nas nawet na jeden dzień. Mimo wszystko nie poddawaliśmy się i szliśmy tak długo, jak było to konieczne. Mieliśmy różne myśli, dobre i złe. Ale ciągle czuliśmy, że ktoś za nami idzie i musieliśmy znaleźć miejsce, które będzie bezpieczne i w którym zostaniemy dłużej. Widzieliśmy morza, góry i doliny. Widzieliśmy bagna, dżungle i pustynie. Mi
przewijaliśmy miejsca, w których moglibyśmy zostać. Jednak poczucie tego, że ktoś za nami idzie, ciągle zmuszało nas do podróży i szukania lepszego miejsca. I tak dzień w dzień, aż pewnego dnia znaleźliśmy miejsce, które jak się okazało, było naszym przeznaczeniem, przyszłym domem i bezpiecznym miejscem na świecie. I tak trafiliśmy ponownie na Palionowo. Palionowo to było to, czego szukaliśmy. Bezpieczne miejsce, oaza spokoju i przyjaźni. Właśnie takie zapamiętałem. Wioska otoczona górami, dużo zwierząt, drzew i pięknych widoków. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nigdzie nie czułem się tak jak tutaj. A to cudowne miejsce jest takie, bo jak się okazało, jest tam reszta naszej ekipy. Palion, Dave, Bzyku, Milki i ja. Ta historia lepiej się skończyć nie mogła.